Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gothic 2 Noskruka The Returning. No i cóż, w dzisiejszym odcinku dalej jesteśmy w świątyni wiszącego, w sumie dalej, dopiero drugi odcinek tutaj jesteśmy i to niepełny. No i naszym celem w tym momencie jest zabić jednego z orkowych szamanów, podejrzewam pierwszego, któregoś powinno zabić, albo drugiego, nie wiem, którym go nazwać. Coś tu w ogóle leży, jakiś może przedmiot dla mnie, jakiś fan dla Silverka, no przydałoby się dla mnie jakiś fan, ale widzę, że go tutaj nie ma. Ale widzę za to też natomiast orka. Ork mi się nie podoba. Orkowie to złe istoty są. O kurcze. No chyba mi nie powiecie, że mnie zamknęliście w klatce z trzema takimi badziewiami. Ajajajajaj. Jak pamiętacie z poprzedniego odcinka lub nie, ktoś was nie oglądał jakimś cudem, orkowie wojownicy biją strasznie porąbany damage w tej modyfikacji. Są o niebo groźniejsi od reszty oponentów. A więc dlatego właśnie nie podoba mi się fakt, że mnie tutaj zamknęli z paroma. Jednakowoż jakoś nie wiem, jakimś cudem z tą pierwszą dwójką poszło mi całkiem dobrze. Nawet lepiej niż z tym trzecim, który był sam, to jest dziwne. Podobno, po prostu miałem pewnie farta z krytykami i tyle, bo aktualnie ja przecież 100% krytyka. Jest to bardziej chyba był fart. Dobra, coś tu leży. O, leży złoto, pochodnia. No i nawet jakaś mikstura dla Silverka by się znalazła, jak widzę. Tak, jest mikstura. O, zardzewiały topór. W dobie zwiedzenia świątyni wiszącego to przecież jest epicka rzecz. Uuu, zardzewiały topór. Się właśnie przypomniało, że to była demona przed nim. A chyba, że coś źle zrobiłem, nie mam pojęcia, a zaraz zobaczymy. Jednakowoż najpierw esencja magiczna, pełnia życia. Jesteśmy w do walki. Użyłem teraz pełni życia, bo jeżeli ktoś mimo wszystko nie wie, to pełnia życia nie działa podczas walki, a więc najlepiej użyć jej teraz, a nie się stawić sobie na walkę, bo jednak podczas walki przecież nie użyję. Dobra, jakiś demonie, do widzenia panu. Nawet nie chciałem się z panem z pomocą miecza walczyć. Dobra. Demon leży, a po prostu w tej kolejności przyciski wcisnęłem, żeby się demon pojawił. Znowu demon chyba. Ja, znowu demon. I znowu robi they see me romy, they hate him. Właśnie go bardzo hejcę. Teraz może tego bijemy z miecza, po czemu by nie. Tak dla odmiany. Jest smocza zguba, smocza zgubo! Wiesz, w sumie to, że takich przyzywam hejście, to mi się trochę opłaca, bo zawsze ekspa dostanę. A mało tego, te kutkiszone broni drobią, znaczy broni, mikstury. Co ja tak mało robię? Co ja mu tak mało robię? Ty! Co? Solo chcesz? Na solo chcesz iść, to dajesz, kurczę. Dajesz, durny demonie, dajesz. Dajesz, zobaczysz, że ja wygram. Chyba, że krytyki jedną mi wchodzi, wtedy to przegram. A to raczej się nie zdarzy. Gin! Oj, przeżył, no. Powiedziałem, giniczem na krytyka, to krytyk nie wszedł. Co za draństwo. Dobra. Esencja manny, eliksir manny, esencja manny, eliksir manny, esencja manny, eliksir manny. Eliksir. Stać mnie, burżuazja. Zresztą mam tego tak dużo, że nie mam się czym przejmować zupełnie. Bo odkąd mało użyłem głosu strażnika, to jednak to wszystko się strasznie powoli marnuje, jeżeli chodzi o cokolwiek związane z manną. No dobra. A więc czas na bramkę numer 3. Ona będzie poprawna, czy trzeba będzie po prostu kombinację jeszcze zrobić? O, tak, ona jest poprawna. Ojej, a to się nazywa zwalona sytuacja. Na pierwszej linii walczę z najpotężniejszymi gośćmi, jeżeli chodzi o damage, które do tej pory spotkaliśmy. A na drugiej linii mam pana orka, który napieprza z killami. Na szczęście jakoś ten ork się do mnie tutaj odczepił, nie wiem dlaczego, ale jego sprawa, mniejsza o to. Dobra, całe szczęście, że ten ork sobie polazł, bo nawalał tą czaszką, to szkiety magowie, a ta czaszka, no... Ta czaszka swoje obrażenia to jednak posiada, dobra. Głos strażnika. O, czajmy się na siebie z magią. Teraz pytanie, zabić go za pomocą miecza nadmorskiego może? Najpierw go zharasujmy z głosu strażnika. Dzień dobry panu! Haras, madafaka! Ja miał być haras. Miał być haras, ale kapkę przegiąłem. Kostur niemarłego orkowego szamana, dziwny kryształ. Cicho brzęczy, z boku ma cztery pasy. Van Grage, niemarły szaman. To jest pierwszy z szamanów. Zresztą chyba normalnie jest jego drugi liczony, chociaż też nie jest. Mniejsza z tym, którym on tam był w jedyneczce. Warto wracać z pierwszym, którego otłukłem i tyle w temacie.
Na tym zakończmy tę dysputę. I teraz co by tu wyjąć? Smoczą zgubę? Nie. Powiedzmy, że na razie będę latał z tym, co mam. Czyli z nadmarskim mieczem. Zobaczymy, co się spotkamy w ogóle na dole. Bo tam widziałem, że jakieś kraty są. Bo w jedynce tu krat nie było, chociaż może się mylę? Ale typy nie będą gdzieś nad nami orkowi szamani, nie orkowi szamani, tylko te orkowie ożywieńcy całe. Ci orkowie ożywieńcy. I tej kraty chyba nie było w jedynce. Może się mylę, może i była, tylko potem się otwierało dopiero. Nie wiem naprawdę. Ale widzę już zombie. Bierzcie zombie, to jest śmiech na sali, a nie przeciwnik. To jest śmieszek na sali. Taki śmieszny przeciwnik. Nawet nie na krytyka, to jest dziwne. Zabijamy na krytyka, kurczę, z mocniejszych oponentów, a zombie nie możemy na krytyka zabić. Dziwne. Oj, w tej szkielecie. A tak jak mówiłem, to miejsce jest pełne nieumarłych, tak samo jak pełne nieumarłych było na przykład miasto umarłych w Dolinie Cieni. A to bez powodu, miasto umarłych, pełne nieumarłych, nie no, bez powodu, nie. Po prostu, potem przypadkowo byli na wycieczce koedukacyjnej. Dobra. Mamy tutaj szkieta wojownika, z zombiakami nawet nie ma co się tutaj tłuc za bardzo. Są nubki. O, ten pan na krytyka, a tam ci nie popadali. Magic, kurwa. Jakiś tamten odporniejszy chyba trafił. O, ile kostków. Chyba, że się wojownik nie wkurzył. Bo na jego wkurzeniu, szczerze powiedziawszy, mi nie zależało. Jest tak, jednak te orgi to są przerąbane istoty. Oj, ty panie, musisz pan wrócić do krainy umarłych. Chociaż w sumie, patrząc na to, ile was ta jest, to krainy umarłych można nazwać. Więc po prostu wróć jeszcze głębiej pod ziemię i tyle, bo to już jest pod ziemią, więc też pod ziemia by nie pasowało. Wróć do podziemi! Wróć do ziemi, z której przybyłeś, to teraz to by nie pasowało, bo przecież jesteśmy pod ziemią. Więc jest taki, no to w sumie byłby tutaj z powrotem, jakby wrócić tam. Cera, etc. Incepcja. Zombie, kiwi. Ktoś chyba wraca do tego pierwszego pomieszczenia, tak? Jak dobrze kojarzę? Tak, to jest to główne przejście. My poszliśmy dołem, bo tam jest oczkowy szaman. Dlatego tam też poszliśmy. Troszeczkę mi szkoda, że nie wziąłem ze sobą punktu, więc mieliśmy. Jednak mi nie szkoda, że wziąłem ze sobą ten. Czy że nie wziąłem ze sobą dużej ilości pieczonych mięsek. Zapomniałem ich upiec na patelni. Troszkę mój mały błąd. Bo też jabłka przydałaby się, jak one siłę dają. A czym więcej siły, tym lepiej. Też teraz trzeba aż 50 jabłek na jeden punkt siły, no ale zawsze coś, nie? Też może takie fajnie było, gdyby Silverek pomyślał o tym, żeby zrobić sobie... Żeby nauczyć się wytwarzać mikstury siły ze smoczych korzeni, których ma chyba 19 w plecaku, ale... No co to komu? No co to komu? A dlaczego? Może polepiej, nie? Nie no, po prostu jednak najpierw muszę wymaksować tą broń dwuręczną, kurczę no. Bez krytyka nic nie robię, a to boli. Ogólnie to boli. O, kolejny poziom. Fajnie. Kolejny poziom, no to w sumie jeszcze takie 2-3 poziomy i wymaksuję już tą broń dwuręczną. No może nie 2-3 poziomy, ona jest dość tania przy maksowaniu. Chociaż skąd nabiłem mistrza chyba drożeje teraz z tego procenta. To może być malutki problem. Skoro zdrożaje, bo już zdrożała, to będę musiał wydać. No nie wiem naprawdę, ale na górę tam będzie 2 poziomy i będę już mógł ją maksować. Dzięki temu użyłem tych tabliczek od groma i ciut. Tabliczki tutaj. 5, 10, 18, 22, 26, 74% muszę mieć, no to potrzebuję... Aha, 16, aż 14%, no to jednak aż taki hopsiup nie będzie. Spodziewałem się, że mniej potrzebuje. Mikstura, ale może to jakoś przed tabliczkę znajdziemy, nie przekreślajmy się jeszcze. Przełącz. I już widzę oczywiście mojego ulubieńca z tej lokacji. Orka ożywieńca. Dzień dobry panu. O szkurze, nie. Mimo wszystko, nawet żeby go szybciej zabić, to jego ciosów jednak lepiej nie przyjmować na kratę. Już nawet lepiej się z nim tą chwilkę dłużej pobić. Czeka się chyba na jego błąd. No chyba, że jest ich więcej, to wtedy nawet nie ma jak czekać na błąd, bo pewnie nas zabiją, jeżeli my znajdziemy ten dobry moment na atak. Dobra, jeden eksir leczniczy. Na szczęście akurat te eksiry lecznicze są w dużej ilości w tym miejscu, co nam pozwala oczywiście na zaoszczędzenie. Teraz nie pamiętam, który przycisk był który. O, magiczna strzała znowu i znowu mikstura. Jeszcze jedna. Czemu to jest ten magiczny strzał? To jest pytanie. Czemu akurat w tym miejscu? Czemu nie na przykład w Rekendalze, gdzie ten mógł znaleźć, a przecież? Nie wiem naprawdę czemu. I teraz jeden przycisk był zły.
I to nie był ten całe szczęście. Bo gdybym kliknął zły, no to zaspokojone co się stało. Zaraz zademonstruję. Oczywiście da się na tego uniknąć, a teraz ta karta się zniżyła, się na ta karta była pewnie w normalnej jedynce, tylko ja o tym zapomniałem. Jak widzicie tutaj przy tym w ogóle przycisku jest szkielet, prawda? To oznacza, że ten właśnie przycisk jest zły, a gdy go klikniecie, stanie się coś takiego. O, dzieje się to już? O właśnie, widzicie, sufit się o nim wyniża. Oczywiście możecie wejść tutaj, jednakowoż po co? Tylko tutaj ogólnie dzięki temu się sufit obniży i tyle w temacie. Więc w sumie naprawdę... No po tym szkielet najprościej poznać, która jest która. A poza tym pułapkę łatwo uniknąć, więc też nie ma jakiegoś większego problemu z tym wszystkim. Coś tu jeszcze jest? Jakieś orkowie, jakieś przedmioty? Widzę szkielet maga, który jakimś cudem wcześniej nie zauważyłem. Dobry panu, i pan. O, przeżył, że pan. Co za wredo, no? Gień! Gień, ty głupcze! No i walno mnie dwa razy, bo krytyk nie wiem. Właśnie widzicie, po co mi te krytyki, no? Widać wyraźnie, po to są te krytyki. Jednak, no co z tego, że będę miał większy damage z krytyków, dajmy na to 40, wow! Jeżeli będę miał krytyka, to trzeci cios, a nie zawsze. Mam już prawie, że co drugi cios, znaczy ponad drugi cios, tam 60%. Ale to jakoś tak się nie przelicza, bo wszystko zależy od szczęścia przecież. Ach, myślałem, że ten ork będzie dłużej zablokowany tam. Naprawdę nie chcę, żeby mnie te dranie otoczyły, bo zginę w sekundę. Ściany przeblokowałem. Nie wiem, jeszcze trzy krytyki wystarczyłyby, żeby takiego zabić, a bez krytyka to trzeba byłoby tłuc. To jest ciekawej sytuacji. Ale się uda. To oszczędzać te mikstury instantowe, ponieważ no, mam ich niewiele. A w tej lokacji jeszcze na pewno wiele ciężkich walk mnie czeka. Jedna, nie dwie, a wiele. Teraz tak, czy to jakiegoś szamana nie pomijam? Chyba pomijam właśnie jednego szamana, który jest tutaj. Nie, tu były te całe. O, teraz pytanie, naprzód czy do góry? Chyba naprzód się najpierw lazło. Chyba tu się w pierwszej kolejności lazło. Takie wrażenie. I tu już nic nie ma. No dobra, zapisujemy grę i ryzykujemy. Ryzykujemy, że tutaj spotkamy dobre rzeczy czy złe. No i widzę orków. I widzę orkowego szamana. Dzień dobry pan. Nie. Znowu to same połączenie dwóch orków i orkowy szaman. No bo jest, to jest przycisk, co on robi? Fajnie, jakby zwala im kamień na głowę. Dobra, nic się nie stało. Fajny przełącznik, nie ma co. Nie ma co! Ciekawy przełącznik. O, jakby się tutaj tym zająć? Ten łuk mi nie pomoże, nawet nie mam co go używać. Bo ja tak zapomniałem przeszkody, że mam go strażnika. Mogłem go użyć przecież. Joj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 
Patrzcie, tutaj skarasujemy tych orków. Tego to się nie spodziewałem! Że wystarczą dwa strzały, żeby zabić orka ożywieńca. Tego to bym się zdecydowanie nie spodziewał. Tamten się zablokował. Łap, strzała. Zaraz się zmieczam. Chodź tu, gnido, chodź to! Dawaj, moja broń jest dłuższa! Nie dasz rady mnie z takiej odległości zabić, draniu. Co to czumie? Jedna osoba zdołała mnie otoczyć, spoko. Głupio brzmi, ale faktycznie udało mu się mnie okrążyć. Tylko postaramy się z miecza zabić orkowego szamana. Uuu, jakie czasy! Trzy krytyki! Okej! To je to! Trzy kryty to je to! Co my tu mamy? Złoty talerz! Zwój! Złoty puchar! Tą misę! Czarną perłę! Mikstur! Złotą szkatułkę. Mikstura chyba jakaś sensowna. Oh yeah! Give me this shit! More strength for me, motherfuckers! 224 strength. Oh yeah! Zresztą w sumie dość mało. Zwłaszcza jak na fakt, że 59 mam samych tych smoczych korzeniach, tak? 19? 30? 30? 57, no dobra. 57, niechaj wam będzie. Ale to i tak jest spasporo. Chociaż w sumie tych smaczych korzeni kilka pominęłem, to są jakieś tam liszek siły. A, spokojnie, jeszcze z 90 siły to tak sobie mogę gdzieś znaleźć. Licząc życie to mam już aktualnie przy sobie. Czyli byłoby 314, chyba nie jest jakiś dobry wynik, nie? Jeszcze jakieś jabłka są, jakieś inne rzeczy. Czy tam potem buff będzie pewien, no to, no nie wiem, może do końca gry 500 siły i dobijemy jakoś, nie wiem, naprawdę.
Raczej będzie to problematyczne, tak mi się wydaje. Ale ponad 400 na sam koniec gry powinno chyba być. To będzie chyba niezły wynik. Już nie wiem, naprawdę. Naprawdę szczerze nie wiem. Chociaż w sumie diabło wie. Dobra, olejmy to, póki co jednak udajmy się w tym kierunku. Bo drugi orkowy szaman został pokonany, więc zostało jeszcze dwóch, jak dobrze pamiętam. Bo i było pięciu, a ostatnie jest, jak dobrze pamiętam, przed samą świątynią Siącego, czyli przed centrum świątyni Siącego, ponieważ to jest świątynia Siącego. Chociaż świątyni to za bardzo nie przypomina w ogóle. Po cholery były im jakieś tutaj wysuwane te klocki w tej świątyni? Po co oni coś takiego zbudowali? Ty Śniący był jakimś, nie wiem, hipsterem czy jak? Czy miał specjalną świątynię dla hipsterów? Nie ogarniam, co ten Śniący miał na myśli, chcąc taką, a nie inną świątynię. Kurczę. Orki do mnie poschodziły, znaczy orkowie do mnie poschodzili, przepraszam bardzo, bo znowu mówię na orków orki. No nie! Jak mi tak ładnie weszła walka, to oczywiście gra mi musiała powiedzieć prosto w twarz: dostaniesz broń dwuręczną zamiast siły! Nie, że miał już coś super przeciwko, ale jednak no, jednak tą siłę bardziej preferuję, to tylko zabiję jednego dwoma strzałami, troszkę głupie to było. Ponieważ zmarnowałem sobie punkt. Okej. Mam strzała. Łap z hipstera, że tak powiem. Czy się mogę jakoś za nim bić? Nie bardzo, jak dobrze widzę. Chociaż może mój miecz jakoś z was sięgnie. Nie, ani mój miecz, ani wasz miecz nie możemy się nawzajem zaatakować. No dobra, to zejdźmy tutaj. O, pff. Oj, biedny ork. O, to z tym na górze mogę teraz suwę zrobić, jak dobrze rozumiem, tak? Jeszcze jeden powinien gdzieś być. O, jest. Dobry panu. Teraz idziemy na solo, ziomuś, na solo! Zobaczymy, kto jest lepszy. Ha, ha, ha! Dajesz, kurczaku pieczony. Oż ty, dla nie walniałeś mnie. Pozwoli. Dobra, ten pokonany, są te na dole. Ale jak kosztuje na dole ma mało HP, to zapiszemy grę. Bo no chcę mieć tą siłę jednak. Wolę tą siłę, preferuję ją, etc, etc. Spadłem na dół. Będę mi tamten jeszcze w plecy nie walnął. Ja w ogóle pobiegł. Ej! Ej! Gdzie ty jesteś? Gdzie on spierniczył, ej no? Orku! Hello. O, ty jesteś, dobry. Coś widziałem, coś tam stało po prawo, ale myślałem, że jest jakiś element krajobrazu, ale to jednak element krajobrazu zwołujący się orkiem. Pień! Proszę, potwa. Powtórka! Rematch! Rematch! Rematch, motherfucker, rematch! No, rematch powiedz. Rematch, jak ja mówię rematch, to ma być rematch. No, no, kurczę, Bolek. Patrzcie na moje szczęście, no. Weźcie to obczajcie, kuźwa. No zdechnij wreszcie. No nie, dobra. Ostatnia próba na wizji, bo jak nie, to zaraz normalnie wykorkuje. Yeah! Powiedziałem, ostatnia próba na wizji, o to się musiało udać. Bo zawsze jak chcę zrobić cięcie, to gra nie, nie zrobisz tego cięcia. Zrobisz się własna, jak akurat ci w ostatniej twojej niby szansie wejdzie. To oczywiście, of course. Why not? Why not? Pełnia życia. Może ci pełnia życia. Pełnia many. Pełnia many, pełnia życia i pełnia wytrzymałości. Mam 10 mikstur szybkości. Nie czuję, jak rymuje. Po co wiem, mikstur szybkości w tym momencie, jak ja mam cały czas tą szybkość zabugowaną na wieki wieków. Nie wiem. Mam zabugowany sprint na wieki wieków. Nawet pierśnienia dzika nie potrzebuję. Fuck off! Nie wiem, jakim cenem to zrobiłem, ale mniejsza. Po prostu jeden wielki bug. Nie wiem, jak go dokonać, więc się mnie nie pytajcie. A tu jest instrukcja, jak nie zarwać od tego, od kolców. Macie te instrukcje. Uwaga, kolce! Jak nie chcieć zarwać od kolce, strzelić w przycisk. Przełącznik. Przełączam cię! Mam, tu będą kolce niby w tym miejscu. Szczerze wątpię, że tu były jakieś kolce. Bo fakt faktem ich nie ma. O, ups. I see Impresscader! Oh motherfucker of god! Tu się nie powinny te kraty opuścić? Bardzo się zbugowało. Mniejsza. Mniejsza o większość. Mniejsza o ukreskowo. No i teraz mam się tą sytuację, jeden mnie w plecy, a drugi z przodu. Po prostu zawsze o tym marzyłem. Raniu, zginiesz za zajście mi od pleców. No i co, warto było? Jeżeli tak już byś martwy, to masz to w razie.
tak byłeś kontrolowany przez tego nekromantę i tak, zresztą w nosie i tyle w temacie, co się tam chodzi. Bardziej tego nekromantę powinno obchodzić, ten się po tyłku drabia w ogóle, hardkorowy szaman. Ja być szaman! A się wypuśćać nie muszę! Gień, szamanie! Gień! Do widzenia panu. Ja tu już 6 punktów nauki w tym miejscu dostałem. Punkty nauki muszą się zgadzać. To miejsce jest ich pełne. Paka! Zamknęło się przejście. Już tam nigdy nie wyjdę! Nigdy! Zostaliśmy tu uwięzieni na zawsze. To nasz koniec. Koniec! Dobra, nie. Po prostu wystarczy wyjąć łuk. A co by było, gdyby ktoś tu przyszedł bez strzał? Twórcy gry? Co by się wtedy stało? Jej, zejście na dół się otworzyło to. Okej, okay. Mogę teraz zejść na dół już bezpiecznie? Chyba tak, kozy się schowało. Jednakowóż, ja się boję. Nie bijcie mnie! Bo państwo się nie stało. Żyję. Ciężki miecz dwuręczny, brzmi sensownie. Brzmi jak dobra broń. Ale chyba nie jest. No w sumie, czy to nie jest dobry, ale... Jakiś taki super zły też, nie? Mikstura... Wiem, że tutaj tych orkowych mumii nie ma, szczaw królewski. Może wzięli pod uwagę to, że jakiś bezimienny je wyzbierał w jedynce. Ale jakoś niektóre rzeczy pod uwagę nie wzięli, jak na przykład, że to nie powinno być żadnych orkowych ożywieńców, bo ktoś ich wszystkich wytłógł! Chyba, że wzięli pod uwagę to, że ten... Ma ciemny grzyb, dobry, ciemny grzyb w ciemnościach. Że to chodzi o tych orków, co prowadzi tutaj to miejsce do ładu przywrócić, to on ich zaklął właśnie w orkowych ożywieńców. Ale w sumie, skoro orkowie żywieńcy są aż tak potężni względem tych ludzkich, no to ja mam taką zagwozdkę. Po cholerę nekromantom zwykli ożywieńcy ludzcy. Porównajcie sobie nawet takiego potężnego w zbroi ludzkiego, a takiego zwykłego orkowego. No sorry, po co ludzkie szkielety? Lepiej orkowe szkielety zawsze sobie spić. Tylko armia nekromantów walcząca z orkami tylko po to, żeby mieć ich szkielety. To byłby plan ostateczny, żeby pozbyć się orków. To był trzeci orkowy szaman, tak? No zostało jeszcze dwóch. Ura! Jeszcze tylko dwóch orkowych szamanów! Jej! Uhu! Dobra, odbijemy odwalami troszeczkę. No, troszeczkę, tak, troszeczkę. Troszeczkę, tak, ta, troszeczkę. Oczywiście, oczywiście troszeczkę. I teraz tak, tu byliśmy w ogóle? Tu był jeden z orkowych szamanów, tak? Tak. Tu byliśmy, tam na górze byliśmy. Więc teraz, jak dobrze pamiętam, trzeba iść dołem. Bo trzech nie żyje, piąty jest na mości, a czwartego nam brakuje. Ważej było sześciu, pięciu czy sześciu orkowych szamanów. Pamiętam. Nie pamiętam fabuły Gothica 1. Wybaczcie mi, stary jestem. Na starość takie rzeczy się zapomina. Pełzacz wojownik. Znowu nieświątynny. Gień. Bo więcej są tandetni. Biją mi po jeden chyba już. A, powinno było pięć nawet nie. Czy tej ilości zdrowia to czy jeden czy pięć to nie ma znaczenia. Coś co bije mniej niż 20 jest bezwartościowe zupełnie. Bo tyle musiałoby mnie tłuc, że zdążyłbym takich wytłuc, nie wiem, z 50? Masakra. Masakra! Kokaina, Ukraina! Jej, ale mi się zrymowało. O, tam widzimy krew. A tu widzimy, na górze powinien być taki pewien koleżka. Ciekawe, czy stoi w tym samym miejscu co w jedynce. Jak sądzicie? Ja dobrze pamiętam, tu zawsze... O, dzień dobry panu. Właśnie ten pan nas tu witał. Dzień dobry. Ja z gazetki szkolnej. Szedłem po newsy do świątyni śniącego. Jaka pogoda w świątyni dzisiaj? Chmurno? Czyli tutaj mogą być chmury być, ale mniejsza z tym. Jakiś tutaj trzeba komentarz troszkę ożywić, bo jesteś strasznie martwo, o Boże. Teraz sami ożywieńcy, więc trzeba ten komentarz troszkę ożywić. Same umarlaki tutaj. Ale to było suche. Zwój. Dobra, żeby sobie słyszeć, bo już się tak sucho zrobiło, że raz tutaj Niagara nam się świątyni śniącego zrobi, to nie będzie przyjemne. Dwóch naraz, tak? To troszeczkę może mi się nie podoba, ale nic z tym nie poradzę. Łap to! Gdzie strzelałem z ciężkiej orkowej kurzy, czy z tej mojej legendarnej? Nie, z tej ciężkiej. No, oczywiście dwóch naraz się jak zwykle wkurzyło, bo jakby inaczej. Nie mógłby jeden podejść jak mężczyzna i się walczyć, i walczyć kurczę ze mną. Tylko oczywiście jak zwykle, teamplay, ja zawsze sam muszę być. A oni teamplay, albo sam, bo z bezużytecznym Diego na przykład. Bo czemu by nie?
Przynajmniej w jedynce normalnej Diego był użyteczny w krainie troli, a tak to ogólnie nie był użyteczny. To są Gorn był użyteczny w tym. Weź w świątyni zmiennokształtnych. Jak dużo pamiętam, Wemteku też był useless. Wemteku wszyscy byli useless! Wszyscy, którzy nie byli potworami, byli useless. Ludzie, ja, wszyscy, poza potworami. Wszystko, co nie nazywało się potworem, było useless. No maksa, useless, po prostu. No kto ogląda moją serię z Wemteka, ten wie. Ludzie w Wemteku i moja postać była słaba, potwory były popieprzone. Iście, popieprzone, naprawdę. To jest przejście gdzie, bo nie kojarzę. A, to jest to przejście. A, nie się stało. Poszedłem dołem, jestem bardziej hipsterski. Jestem hipsterem. Poszedłem dołem. Którzy pewnie poszliby górą na logikę, a ja zeszedłem na dół, jak przystało na jakiegoś hipstera. A, dobra, mamy tutaj coś takiego ciekawego. Widzę tam jakiegoś ładnie umarłego. Tutaj znowu tipa pod tytułem strzelaj. I to miejsce może być ciężkie, jak na fakt, że nie mam akrobatyki. No i czy, że jakoś mi się tutaj uda coś wykminić bez akrobatyki, zaraz się przekonamy. Bo te tej pakołce się wysuną instantowo na mnie, nie? 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 Prawda nie? Pamiętałem, że te się kołce wysuwają instantowo. Może coś mi się pokręciło. No nie wiem. Szczelmy w ten klawisz na ogóle. No i dobra. Oj, teraz się kolce wysunęły, tak? Nie wiem, co ja zrobiłem? Co ja biedny zrobiłem? Nie mam pojęcia. A się kolce wysuwają tutaj? Nie? No dobra, walić to. W takim razie najpierw zajmiemy się tutaj panami szkieletami. O kurczę, ten ze zbroją oczywiście stoi, czemu by nie? Oczywiście, któż by inny tu mógł być? Demoniczny szkielet, bo ja wynikam ze zbroją. Czemu by nie? Gień! Draniu! No, chodź tu, do nogi. A ja! I nasz szkielecik leży. Coś tu jeszcze leży? Ale tylko demonicznego, przebieg sam. Ależ mi pan tutaj radość sprawia, mi lordzie drogi. Żeby pan tutaj sam tą drogę do mnie przybył, bez przyjaciela. Jest smutno, musiało panu być taką podróż bez przyjaciela przeżyć, no ale cóż. Dziękuję za przybycie, mimo wszystko. No, zdechnij pan wreszcie, a z pana i przyjacielem też się zajmę. Dołączy on do pana, ale już po drugiej stronie. Zresztą miał już dawać się po drugiej stronie, a są tylko wasze kostki, ale mniejsza z tym. Zresztą nie wiem, czy w szkielecie jest zamknięta dusza? Pewnie po części tak, ale w sumie nie było, wie, czy dusza tej osoby, której był ten szkielet, czy dusza jakiegoś demona, który ten szkielet opętał. Nie było, wie, jak to funkcjonuje w uniwersum Gothica, naprawdę nie mam pojęcia. Diabeł wie, w tym wypadku brzmi dość śmiesznie. Szyneczkę sobie zjemy. Mimo wszystko Shinken całkiem sporo tego zdrowia nam odnawia. Bo 30 to niby nie jest dużo, ale patrzcie na przykład na to, że nam pełzacz wojownik mi bije. A tego jezienia też warto podjeść, no ponieważ bonusy z niego są, przecież nie. Aż z tych jabłek, ale tak mi się bardzo nie chce ich teraz jeść. Jest 105, że tak mało przywracają, że masakra. Jabłka są strasznie tandetne pod względem tego, ile przywracają zdrowia i tym podobny statystyk. Ile tam 3% chyba, czy jak? Oj, 5%, chociaż nie, 5% wytrzymałości, to w sumie tyle to ser, wow. No to będę ich używał, okej, okay. Okej, okay. Czemu by nie? Myślałem, że to będzie, nie wiem, 3%, 2%, to 5%, może być. Strzelać, wyklawisz, okej, okay, ja rozumieć. Ja chyba rozumieć. Tutaj było zamknięte wcześniej, czy otwarte? Bo coś zepsułem. Nie, może muszę teraz tu strzelić w takim razie. Czyżbym jeszcze gdzieś musiał strzelić? Na pewno nie kojarzę tych zagadek do 90. Wiecie co? Może, skoro mam tutaj taki problem, to spotkamy się już w kolejnym odcinku. Na razie i cześć.